Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantasy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. The Duke's Ballad. Książka z cyklu Estcarp. No bo tak się złożyło, że wracam do cyklu Estcarp, bo wyszło w praniu, że tam po drodze jest więcej powieści niż to, co myślałem. Duke's Ballad po polsku nie wyszła. Podobnie jak Silver May Tarnish i Ciara's Song. Łączy wszystkie te książki, o ile się nie mylę, osoba współautorki Lynn McConchy. Przy czym współautorka to może być tutaj niedomówienie, bo jak omawiałem Silver May Tarnish, to wyszło na to, że tak naprawdę McConchy napisała tą książkę po prostu pod redakcją Norton. Książki te zresztą wyszły dosyć późno. Były jednymi z ostatnich z cyklu. Jest nieźle. Trzeba przyznać, że Norton, tak jak początek cyklu i przede wszystkim pierwsze dwie książki były świetne, to potem popadła w taki schematyzm, no, nawiązanie akcji, quest, rozwiązanie akcji i po rozwiązaniu natychmiast następował koniec. Silver May Tarnish było inaczej, podobnie jest inaczej właśnie w Duke's Ballad. Przede wszystkim rzecz dzieje się w Karstenie, coś co do tej pory rzadko się zdarzało, bo w cyklu Estcarp większość wydarzeń działa się we Skor. Ma sens, nie? A z Karstenu przecież przybyli do Eskor ludzie, niedobitki starej rasy, którą tam potwornie przetrzebiono na rozkaz księcia Pagara. Księcia Pagara, który, a zresztą już wcześniej też, który zginął z 6000 armią przywaloną górami. Karsteńczycy pamiętają o tym do dzisiaj. Estcarpu nienawidzą, a czarownic się boją. Nie ma wśród nich ludzi władających mocą prawie. Za wyjątkiem Kiriona, który jest doradcą księcia Karstenu. Siostro. No i generalnie rzecz biorąc, tak się składa, że Kirion ma siostrę, która uciekła przed nim, bo on jest czarnoksiężnikiem, uciekła do Eskor, gdzie szkolił ją Hilarion, wszystko nam się zaczyna ładnie składać do kupy, prawda? Która jest wnuczką Ciary, o Ciarze będzie pewnie przy jakiejś innej okazji, bo o ile się nie mylę, pochodzi z książki Ciara's Song, którą też współautorzyła McConchy, która również w Polsce nie wyszła i do której jeszcze nie doszedłem. Ale to wszystko gdzieś tam ma sens. Więc jest trochę takiego zamieszania jak w Skarce Pieśni. Nie aż tyle wiązania wątków i całej reszty, ale generalnie rzecz biorąc tak, są powiązania. Wygląda to dobrze, chociaż tutaj McConchy zupełnie odeszła od takiego schematu questu bohaterskiego. Oni siedzą na dworze w Karsie, biorą udział w różnych intrygach, w samym środku zimy jadą, tak se po prostu do domu, nie ratują komuś życie niejako mimowolnie. To jest zupełnie inna książka. Nie wiem, na ile też czytanie jej w oryginale miało znaczenie, bo też jakość tłumaczeń i redakcja Świata Czarownic z czasem się w Polsce nieco poprawiły. Nie było już takiej tragedii jak przy niektórych z początkowych tomów, gdzie Amber chyba po prostu nawet tego nie redagował jakoś sensownie. Ale to jest ewidentnie już rzecz dla hardkorowych odbiorców sagi, serii, bo to takie fantazy mogłoby się dziać. Podobnie zresztą jak Silver May Tarnish gdziekolwiek, a o ile jeszcze Silver May Tarnish było bardzo mocno obsadzone i w mitologii Dolin, i w wydarzeniach w wojnie z Ogarami, z całą resztą, tak Duke's Ballad w zasadzie może rozgrywać się w absolutnie dowolnym miejscu. To, że rozgrywa się akurat na południe od Karstenu i Eskor i że wątki te zostały wplecione, to tej opowieści w żadnym wypadku nie przeszkadza, ale też nijak nie pomaga. Pozdrawiam.